jak dawniej na zapowiedź, powiedz Maniu, kochasz mnie. Skansenie w Pstrążnej odbyły się 16 prezentacje zespołów ludowych ziem pogranicznych Róża Kłodzka. W prezentacjach wzięło udział 13 zespołów. To był niezwykle kolorowy weekend na ziemi kłodzkiej. To miejsce się idealnie wpisuje w klimat tej imprezy, a widać po tym, że z każdym rokiem jest zainteresowanie. Zespoły chcą tu przyjeżdżać, mówią, że dobrze się tutaj czują. Wiadomo, że jest to rywalizacja, że nie wszyscy wygrywają, że w pewnym momencie, gdy ogłoszone są wyniki, to jest taki moment konsternacji, przecież ja nie śpiewałem gorzej. I tak jest dla nas. Ja się bardzo cieszę, że nie jestem w jury, bo dla mnie wszystkie zespoły są fantastyczne. Ale sam klimat miejsca, ubarwienie jego właśnie przyjazdem zespołów ludowych, ich byciem tutaj, śpiewem, tym wszystkim, co one sobą reprezentują, no to właśnie po to miejsce po to powstało, żeby coś takiego się tutaj działo. My jesteśmy zespołem ludowym pod nazwą Chór Sołtysów, który powstał w 2003 roku. Występ nasz jest tutaj jako chór pierwszy raz i wykonujemy dwie piosenki ludowe. My jesteśmy już tutaj wygrane. Wygraliśmy tu główną nagrodę. Wygraliśmy nagrodę publiczności i chcę powiedzieć, że nagroda publiczności to dla nas się liczy. Ludzie chcą słuchać, chcą się bawić. Dzisiejsze czasy są takie, że nie trzeba być smutnym, trzeba się bawić i my to robimy. Dzisiaj próbowałam policzyć, chyba spośród 16 nie było mnie na jednym, no może dwóch, ale jest taka niedziela. Każdego roku od 16 lat w lipcu, kiedy wszystkie drogi prowadzą do skansenu w Pstrążnej. Starostwo stanęło na wysokości zadania. Ja jestem tylko dumny i cieszę się, że właśnie możemy tutaj gościć. 16 raz, mam nadzieję, że do 25 dosiągniemy na spokojnie, a przy 25 to trzeba będzie myśleć o 50. Mam nadzieję, że będzie się to po prostu toczyło. Każde angażowanie się w odbudowywanie i pokazywanie historii, również tej muzycznej, jest ważne. Ważne jest dziedzictwo kulturowe, które wszyscy powinniśmy pielęgnować, wszyscy powinniśmy o nie dbać, żeby nie zdarzyło się tak, że pójdzie gdzieś w zapomnienie i przestanie istnieć. To jest bardzo ważne. Zespoły oceniano m.in. pod względem jakości odniesienia do kultury i poziomu wykonania. Ważna była także scenografia i stroje występujących, jak również ogólny efekt sceniczny. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale i niełatwo było wybrać najlepszych. Ostatecznie zwycięzcami tegorocznej edycji przeglądu zostały Katarzynki ze Ścinawki Górnej, drugie miejsce zajął zespół Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, a trzecie Słowianki z Bierkowic.